Godziny do ciszy wyborczej, proszę Państwa, 5:07, 5:08. Zapraszamy Państwa serdecznie dzisiaj, gdy już mamy rano. Na różnych portalach staje się tak ogromny, że myślę, że gdyby kampania potrwała jeszcze miesiąc, rano bank, albo prezydent, albo Andrzej Duda, ktoś sięgnąłby w końcu po broń i doszłoby do jatki. Ten jad i hejt wylewa się nie tyle z ust samych kandydatów, co z ust ich sympatyków. Ja sam, i teraz Radio Kunci, proszę nie wysyłać mi więcej takich rzeczy. W ciągu ostatniego dnia dostałem 20 Radio Toker FM Euro Koncita Ekstra. Czy też będę głosował na tego fałszywca Dudę i tym podobnych tekstów. Fałszywca. Co on gada? Głupich pytań. Że to jest fałszywca Duda i głupie pytanie. Ciesząc się, że mamy przed sobą, przed ciszą wyborczą. Niestety dwa dni, które będą gorące, bo dzisiaj debata w telewizji TVN i TVN24. W piątek to nie wiadomo, jeszcze przy okazji przeglądu prasy o tym opowiem, czy będzie debata u pana Kukiza, czy nie będzie. Pan Kukiz zaplanował debatę, ale jednocześnie idzie na koncert. Dylemat. Zrezygnować z kasy. O czym my tu mówimy? Bo się nie zagra. Cisza wyborcza. Teraz nastąpiła, proszę Państwa, jakaś tam cisza wyborcza. Drogi panie kandydacie. No dobrze, o kampanii dzisiaj, a jakże w pierwszym śniadaniu w toku nie wypada nie porozmawiać. Porozmawiam więc o niej po godzinie 6:25, ale ze zdrowego dystansu. Zdrowy dystans oznacza dystans zza oceanu. Otworzymy okno. Dokładnie rzecz ujmując, spróbuję razem z profesorem Longinem Pastusiakiem, politologiem, amerykanistą. Zimny wiatr wieje, chłodny, dobrze. Biznesu Wistula. Porozmawiać o tym, jak wygląda kampania, jak wyglądają kampanie prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. I jak wyglądają w Polsce. Wbrew temu, co część z Państwa mogłaby pomyśleć, ten jad i hejt, który się u nas wylewa, wcale nie jest taki bardzo polski. Polski. Kampania amerykańska jest naprawdę niezwykle brutalna. Niezwykle brutalna. Tak. Ja osobiście dostrzegam tylko jedną różnicę. Tam za tymi atakami wzajemnymi idzie też taki uśmiech. Taki zwykły ludzki uśmiech. Nie wypada w Stanach Zjednoczonych kandydatowi na prezydenta, czy ludziom z jego bezpośredniego otoczenia wściekać się i naprawdę angażować aż tak dużych emocji jak u nas. Ale może mi się wydaje, zobaczymy, profesor Longin Pastusiak wszystko to Państwu wyjaśni po godzinie 6:25. Czekam oczywiście na Państwa opinie i komentarze. Proszę do nas pisać na profilu Radio Tok FM na Facebooku, wysłać maile, śniadanie@tok.fm, dzwonić 22 44 44 0 44. To jest nasz numer telefonu. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Czy Państwa zdaniem kampania prezydencka w Polsce jest naprawdę wyjątkowo brutalna i robi się nie do zniesienia? A może tak powinno być? To oświadcza dojrzałości demokracji polskiej. To po godzinie 6:25. Po godzinie 6:05 Ewelina Bazyluk pojawi się w studiu, psycholożka ze Stowarzyszenia Pomocy Szansa, z którą porozmawiamy o sytuacji dzieci niepełnosprawnych na wsi w Polsce. Ta sytuacja jest dramatyczna. Trochę się zmienia, ale dzieci niepełnosprawne na wsi nie mają w zasadzie dostępu do niczego, do czego mają dostęp dzieci niepełnosprawne w miastach. Dlaczego tak jest? Co musiałoby się zmienić? O tym po godzinie 6:05. No dobrze, dzisiaj mamy 21 dzień maja. Ponieważ jest to Dzień Kosmosu i ponieważ bardzo lubię zespół The Beatles, to przelećmy przez kosmos. Ptaszki śpiewają w zielonym gaju, ptaszki śpiewają pod jaworem, proszę Państwa. Radio nadaje Tok FM Eurokoncita Ekstra. Różne tutaj za ludzi przeżywamy dramaty, że proszę Państwa, ludzie się strasznie się mszczą, jeżeli nie odpowiada jemu Słowo Boże, Biblia, no to po co to się czego tam trzymać? Proszę Państwa, mam tutaj program festiwalu Foto. Może my zobaczymy w końcu, czy to opuściłyśmy jakiś we
20, 21. No, zobaczymy. Taki program, że nie wiadomo jak się do niego zabrać. 16 maja, tak? Aha, 14 maja, to już dawno był. Trzeba zobaczyć. 16 maja. Biedny, biedny. Festiwal fotografii artystycznej. To dawno się skończył ten festiwal. A nie, okej. 29 maja, 26 maja. 20 maja w środę. Tak, 20 maja to dzisiaj nic nie było, bo było 16 otwarcie na noc muzeum. Tak, no i tutaj 16 maja było na Branicki 6. Ale biednie, biednie. Ani wystawić, bo jakaś promocja książki, a jutro ta bohemiska się trafiła na 16 maja o 19.30 na Miadowej 6. Dziaduwa, proszę Państwa, która chciała rządzić, że ona tam, jakby to ona to wino sponsorowała, tak się zachowywała, że widzi Pani, to już taka bieda jest w tej Polsce, że on nawet nie stać na wino, bo one się szczypią. Ja uważam, że jak już rozliczać, no to na zasadzie, że jest postaw się zastaw, nie? A tu? I to Warszawa. Straszna bieda. Dzień kosmosu. No, ja co Państwu coś powiem. Toku, i potem oni narzekają. Wydarzy, to już za chwilę Państwu także opowiem. Bo i Świadkowie Jehowy to nic nie opowiadają. Świadkowie Jehowy do nikogo nie mają pretensji. Świadkowie Jehowy w ogóle nie chodzą na żadne bankiety. Na żadne wernisaż. Te katoliczki tutaj moherowe w Warszawie, tak, był taki moment, był taki czas, że one udawały, że one nie chodzą, chcąc się podszyć pod nasze kochane Jehówki, ale przecież Jehówki naprawdę nie chodzą na żadne te wernisaże i to nikomu do szczęścia nie jest potrzebne. Są rzeczy piękne w Biblii. Człowiek nawet jak się patrzy na jakiś obraz, to albo on to przeżywa duchowo, albo nie, no jeżeli nie przeżywa duchowo, to niech ten obraz będzie najpiękniejszy i coś takiego jak w internecie, w Google Plus, tam niektórzy z dokładnością nie wiadomo jaką, satelit tarną, pokazują piękne zdjęcia, piękne filmy, że na odległość czyściutko każdą literkę widać, ale to tak obrzydliwe jest i po prostu te intencje, że ktoś tak chciałby dokładnie i specjalnie przyściutko pokazać, że to jest po prostu już podejrzane na samym starcie. Jak apostoł Paweł był takim dobrym psychologiem, to jak rozmawiał z ludźmi, no to przecież, jaki on był mądry, jaki on był ten apostoł Paweł inteligentny, skoro był sam opanowany po pierwsze, a jeszcze umiał pokierować ludźmi, którzy byli w stresie i ciągle byli w nerwach. Tak samo na przykład jak ten Jaśkowitek. No, proszę Państwa, stan przedzawałowy leży w szpitalu. No z czego to wynika? Sam sobie zawrócił, a jeszcze chodził w tej kurtce takiej krótkiej, no to więc ja jemu mówię, słuchaj, nie chodź w takich kurtkach krótkich, no bo to przecież... No i tam można się zarejestrować po to, żeby zagłosować za granicą. To przecież, proszę Państwa, wiatr wieje i go przewieje Państwo. Zobaczę, jaki teraz zimny wiatr jest. Otworzyłam okno, ale to dobrze, bo chciałam
tego powietrza. Będzie odpowiedzialny za inny segment. No niesamowite. Polityka, polityka zagraniczna i bezpieczeństwo. Chciałam troszeczkę tego powietrza. Polityka społeczna. Więcej. To te no trzy segmenty. Co? Monika Olejnik, Bogdan Rymanowski i Justyna Pochankę to. Czyli gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Euro, kończy ta ekstra. Proszę być z nami, moi kochani, i parafianie, i biedni, i bogaci. Przecież my nie będziemy tu sprawdzać, kto jaki biedny, kto jaki bogaty. Bo to jest tylko śmieszne, proszę Państwa, żebyśmy się mieli dzielić, skoro pochodzimy i tak od Adama i Ewy. Dawno to było. Od Adama i Ewy. Także nie ma co się tutaj... Proszę Państwa, dzielić. Według dyplomatów, no bo wyznawcy papieża bardzo chętnie się dzielą, ale jak są głupi, to niech sobie się dzielą. No. Jakie korzyści? Jakie korzyści? Czy my musimy podejrzewać, kto jakie mógłby mieć korzyści, a to z tego, a to z tamtego? Po co my mamy podejrzewać? Przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Rydze w Berlinie będzie mówił o różne korzyści. Należy się spodziewać. Po co my mamy podejrzewać? Sesja Parlamentu Europejskiego to w Strasburgu. Prezydent no. Rosji Władimir Putin będzie dzisiaj rozmawiał z premierem Iraku Hajderem Al-Abadim, który leci do Moskwy. Al-Abadi spotka się też z premierem Rosji Dmitrijem Medvedevem. Temat to współpraca energetyczna i handlowa. Szefowa unijnej dyplomacji w Izraelu ma się dzisiaj spotkać z prezydentem tego kraju, Reuvenem Rivlinem. Dzisiaj otwarcie 8. Festiwalu Filmów Polskich Wisła w Moskwie. Także Rosjanie będą mogli podziwiać polskie filmy. Teraz już w Radiu Tok FM czas na informacje kulturalne, po nich kartka z kalendarza. I że Radio Tok FM kończy ta ekstra. Radio Wieczór, Tok FM. Adam Mickiewicz woli wrócić wiarę, ale do mnie silniej może nadrzeć za szkiełko i oko. A ta filozofka się odzywa. No wiecie Państwo, może to i dobrze, że ludzie są tacy szczerzy, że tam mówią, że są gejami, że są tym, że są tamtym. Ale ja myślę, że oni też w dużej mierze, wierzę, chcą się po prostu pochwalić, poszpanować. Na tej samej zasadzie, co mówiłam wcześniej, że to, co są się... Pierwsze radio informacyjne. Informacje kulturalne. Patrycja Banat, zapraszam. Środowiska twórców kultury sprzeciwiają się decyzji Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej podczas konkursu na prezesa TVP. Zanim rozpoczęły się jawne przesłuchania kandydatów, członkowie Rady wyeliminowali m.in. Agnieszkę Odorowicz, Jacka Wexlera i Roberta Kozaka, wszystkich z wieloletnim medialnym doświadczeniem. Pod listem do prezesa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, szefowej rządu i ministrów skarbu i kultury podpisało się ponad 250 twórców, a sami zainteresowani mają nadzieję, że szum wokół tej sprawy pozwoli na zmiany w upolitycznieniu telewizji publicznej. Agnieszka Odorowicz. Powinien powstać kolejny społeczny projekt ustawy, ale w porozumieniu oczywiście z siłami politycznymi, no bo on, żeby został uchwalony, no, musi go poprzeć, prawda? Ale myślę, że to jest taki dobry moment na to, żeby napisać dobry projekt społeczny, który pozwoli odpartyjnić media publiczne, który pozwoli na ich finansowanie i na to, żeby mogły podnosić jakość swoich programów. Zaniepokojenie przebiegiem konkursu wyraził już premier Komorowski. Odorowicz to dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i była wiceminister kultury. Jacek Wexler. Mają ciebie za wykluczonego, to nie mów, że sam uciekłeś, bo w sumie wiesz. Polsce i wiadomościami twoja postawa, żeś tak się zbaranił. Zmora albo czas oddalenia to tytuł najnowszej powieści Jerzego Pilcha, która na początku czerwca pojawi się w księgarniach. Tym razem autor pod mocnym radio, trochę FM, euro, kończyta, ekstra, gdy tu nadal. Pisanie w ostatnich latach, czy miesiącach, z racji zdrowotnych wiekowych oczywiście, jest troszeczkę dla mnie czym innym niż było dawniej. No to radio Koncitra. Ja nie chcę tym epatować, że tu z uporem pisałem, żeby zachować sprawność ręki. Nie pisałem, pisałem po staremu, bo miałem ochotę, że tej ochoty radio Koncitra. No to może jeszcze się wrócić. Radio to FM Euro. Premiera powieści Zuza albo czas oddalenia 4 czerwca. Mikołaj Grabowski reżyseruje Wychowankę. Aleksandra Fredry, reżyser, podkreśla, że chce pokazać
pokazać widzom inną, niekomediową twarz Fredry i aktualne wątki jego twórczości. Nasze radio, aktorzy zagrają według współczesnej scenografii i współczesnych kostiumach, ale mówią tak, jak napisał to Fredro, 13 z Głoskowcem. Premiera spektaklu w piątek na scenie Teatru Ludowego w Krakowie. A kolejne informacje kulturalne o 10.20. Zapraszam. Pogoda. Przed nami dosyć chłodny dzień. Na termometrach od około 13-14 stopni w Suwałkach i Białymstoku przez 15, 16, 17 w Trójmieście, Koszalinie, Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Wrocławiu. Także takie temperatury. Najcieplej będzie w Szczecinie i Zielonej Górze oraz w Poznaniu, tam 18 i w Lublinie, Rzeszowie i Przemyślu od 19 do 21. Wszędzie należy spodziewać się przelotnego deszczu z wyjątkiem województwa lubuskiego. Dodatkowo na południowym wschodzie pojawią się burze. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Śniadanie w toku. 5:24 i 5 sekund na zegarach. To jest pierwsze śniadanie w toku. Ja oczywiście zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w dyskusji na każdy temat. Proszę do nas pisać na profilu Radio TOK FM na Facebooku. Można też do nas dzwonić 22 44 44 044 i wysłać maila śniadanie@tok.fm. Zapraszam Państwa także bardzo, bardzo serdecznie na profil pierwszego śniadania w toku. Tam linki do naszych audycji, rozmów z profesorem Balcerowiczem. Wczorajszą rozmowę mogą Państwo znaleźć. Pytano mnie o to, gdzie można odsłuchać tej rozmowy między innymi. No to właśnie na profilu pierwszego śniadania w toku i na stronie Radio TOK FM, ale na profilu łatwiej znaleźć link bezpośrednio odnoszący się do audycji. Dzisiaj o wyborach, które spróbujemy porównać do kampanii, za oceanem, jak to się robi w Ameryce, jak tam przygotowują się kandydaci do walki, znaczy kandydaci najpierw do walki z ramienia swojej partii, a potem do fotela prezydenta Stanów Zjednoczonych z profesorem Loginem Pastusiakiem po godzinie 6:25. Inwektywy tam i u nas są podobne, natomiast nie słyszałem o fałszywych obietnicach z kosmosu w Stanach Zjednoczonych. Czy my jesteśmy tak ciemni, że kupimy dróżki na wierzbie? Pyta pan Romuald. Pan? Szybę? Zwierciadło? Ciekawy nie. Też nas stały słuchacz od jakiegoś czasu. Bardzo się cieszę. Agresja jest normalna w rywalizacji pomiędzy dwoma facetami. Zresztą czego oczekiwać, skoro wywodzą się z partii, które delikatnie mówiąc nie darzą się sympatią. Przecież niedaleko pada jabłko od jabłoni. Pierwsze śniadanie w toku. To na kartkę. To jest kalendarza. 120 lat temu w Krynicy urodził się Nikifor, malarz i prymitywista. Znaczy malarz prymitywista, tak, jeżeli oglądali Państwo film. Świetnie. Jeszcze i Nikifor. To na pewno bliższy jest temat. Matko, to w ogóle nie trzeba wyjaśnić, kto to taki. Nikifor? No jest z kolei 85 lat temu w Suścu koło Tomaszowa Lubelskiego urodził się Sylwester Chęciński. Nikifor. Reżyser, scenarzysta. No sami swoi, nie ma mocy. No tutaj widzicie Państwo tym dziadem katolickim. Rozmowy kontrolowane, serial Droga. Jak się jakiegoś jednego Nikifora wymyślą, to będą się trzymać, albo tematkę boską wymyślili. Proszę Państwa, 531 rok, Teotokos, Królowa Nieba. No to przecież oni cały czas o tej Matce Boskiej będą. Komunistycznym. A dwa lata temu w Lusławicach otwarto Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Dzisiaj mamy 21 dzień maja, to jest Światowy Dzień Rozwoju Kulturalnego i Dzień Kosmosu, jak już zresztą Państwu mówiłem.